Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale W Paczkach. Mamy już całą drużynę roku. Jest 11 zawodników, nie ma jeszcze Cristiano Ronaldo prawdopodobnie, który będzie 12 zawodnikiem. Tego prawdopodobnie zobaczymy dopiero w piątek prawdopodobnie, czy jutro od godziny 19. Tego nie wiem, tego nie mam jeszcze potwierdzonego, więc jak będzie na społeczności, wam to na pewno napiszę. Dzisiaj nareszcie możemy otworzyć wszystkie paczki, które zachowałem od ponad 2 tygodni. Robiłem je z ligowych SBC, z różnych SBC, które były codzienne i tak dalej. Mam kilka paczek, jeszcze 2 zawodników dzisiaj opróżniałem swój zespół ze wszystkich praktycznie zawodników, których miałem. Zrobiłem chyba, nie wiem, z 11-12 paczek dwóch rzadkich zawodników i kilka paczek już z upgrade'u Premier League, z którego jutro pojawi się odcinek. Tak jak mówiłem, jest chyba 3000 łapek w górę wbiliście pod poprzednim filmem, więc będzie 50 paczek z upgrade'u ligowego z Premier League i również z ligi francuskiej. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego kontentu z FIFA, partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj przedmioty otwierając paczki, ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszy. Rejestrując się z linku w opisie, dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. footballteam.pl. Czekamy na Ciebie. Więc dobrze, jak widzieliście, mam kanał od 3 lat, jest to pierwsza moja współpraca, jaką podjąłem się wziąć. Więc jak możecie zrobić coś dla mnie, to wejdźcie w link, który macie pierwszy w opisie. Zobaczcie sobie grę, bo jest naprawdę dobra. A teraz przechodzimy do dzisiejszego kontentu, co dzisiaj dostaliśmy od EA. Ale zanim to, odbierzemy sobie najpierw paczki za Foot Champions i czerwone informy, zapomniałem nawet o tym. Naprawdę dzisiaj dzieje się mnóstwo rzeczy. Kolejne 2 paczki za 35 tysięcy, kolejna paczka za 50 tysięcy i 2 wybory czerwonego informa. Jest Varan i jest chyba Gabriel Jesus. To chyba są 2 takie najlepsze karty, które mógłbym trafić, które bym używał. Jest Madison, także weźmiemy sobie jego kartę. I teraz mam już wystarczająco zawodników na to, żeby zrobić upgrade 86 plus czerwonego informa. Jest Immobile 89. Także zaczynamy ten odcinek naprawdę, naprawdę dobrze. Wow, co za karta. Także Immobile i Madison w czerwonych informach. Prawdopodobnie w poniedziałek albo we wtorek pojawi się odcinek z upgrade'u 86+. A teraz zobaczymy, czy mamy coś nowego w zadaniach sezonowych. I dobra, w zadaniach sezonowych niestety nie ma nic nowego, chyba że w punktach przełomowych. Nie, tutaj mamy paczkę dla 100 tysięcy, którą będę otwierał również w sobotę albo w niedzielę na odcinku. Również będę miał paczek za 100 tysięcy z paczek z meczów, za Mistrzostwa Foot. I przypominam, że sezon świąteczny kończy się jutro o godzinie chyba 18, więc jak ktoś nie ma jeszcze zrobionego Perisicia czy Batshuaya, to polecam to zrobić jak najszybciej. Jutro zaczynamy 4. sezon. A teraz jeszcze nie paczki, zapomniałem o tym, co mamy nowego w SBC, a dzieje się też naprawdę sporo. Uwierzcie mi, Bernardo Silva, wspomniałem pamiętne chwile. I karta naprawdę wygląda bardzo fajnie, 90 tempa na karcie Bernardo Silva. Nareszcie ta karta jest grywalna, jest bardzo grywalna. Strzały ma świetne, podania ma naprawdę bardzo dobre, dribbling ma doskonały. Ta karta jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i wydaje mi się, że będę ją robił, ponieważ podczas następnych 3 dni otworzę, myślę, około 200, może 300, jak nie więcej paczek z upgrade'ów różnych, z tych, z których mam zachowanych i z różnych SBC, które będą. I z duplikatów, które będę miał, miałem robić SBC o ikonę. Na pewno jedno SBC o ikonę zrobię. I miałem robić 2 SBC o ikony z tych paczek, które trafię, z tych duplikatów, które trafię, czy ogólnie z zawodników, których trafię we wszystkich paczkach przez te 3 dni. Ale jak mamy kartę Bernardo Silva, która pasuje mi do składu, która wygląda naprawdę świetnie, to być może właśnie zrobię tą kartę. Piszcie w komentarzach, co lepiej, czy zrobić paczkę o ikonę, czy kartę Bernardo Silva. I mamy coś nowego, co jeszcze w FIFA do tej pory nie mieliśmy. Są to najważniejsze mecze w roku 2019 i są to mecze Dortmund z Schalke, Southampton z Leicester, Liverpool z Barceloną i Ajax z Tottenhamem. To zrobimy sobie pewnie w jutrzejszym albo w sobotnim odcinku. A teraz przechodzimy już do paczek. Zaczniemy od paczki za 35 tysięcy. Upewniam się, czy nagrywam wszystko, bo byłbym zły, jakbym tego nie nagrywał. Pokażę wam tą paczkę za 35 tysięcy, a resztę już te tylko, w których coś będzie. Mam nadzieję, że uda nam się trafić naprawdę dużo walkoutów. Być może jakąś kartę Toty, na to liczę, chociaż jedną. Ale będzie to naprawdę, naprawdę bardzo ciężkie. Wszystkie duplikaty na listę transferową i potem z nich będę robił upgrade'y ligowe. Więc lecimy teraz z kolejną paczką za 35 tysięcy. Tych paczek z 2 rzadkimi zawodnikami chyba nie będę otwierał. W ogóle nie wiem, czy wszystkie paczki dzisiaj będę otwierał, bo...
to naprawdę zajmie sporo czasu, więc nie wiem, czy nie rozłożę sobie to na dwa odcinki. Będziemy mieli pierwsze ekrany? Nie, myślałem, że będą pierwsze ekrany. Dobra, teraz widzimy się w paczce, w której coś będzie. I mamy pierwsze ekrany w paczce z dwoma rzadkimi zawodnikami. Nie ma walkoutu. Co to będzie? Jest Francja. Prawe skrzydło. Jest Dembele, więc to jeszcze mogę wam pokazać, ale od teraz już raczej tylko takie 85 razem z walkoutami, bo niżej oceny kart raczej nie warto w takim odcinku pokazywać. Mała złota paczka piłkarzy Prime. 6 kart złotych, 3 karty rzadkie. I mamy kolejne ekrany. Jest pierwszy walkout dzisiaj. Będzie to Koulibaly, ponieważ Mane ma kartę Team of the Year, więc pierwszy walkout dzisiaj. 89, Koulibaly. Lecimy dalej. Mieszana paczka piłkarzy premium. Ponad 40 paczek już za nami. Mieliśmy dopiero jeden walkout. Mamy następne ekrany, chociaż tyle. Bez drugiego walkoutu w odcinku. Jest Francja. Bramkarz. Będzie Rufier, więc druga najlepiej oceniona dzisiaj karta. 84. I dobra, 50, prawie 50 paczek za nami. Już te najgorsze również za nami. To jest chyba najgorsza paczka, jaką mam w tym momencie, czyli mieszana paczka piłkarzy Prime. 4 złote, 6 rzadkich. Od tej paczki już naprawdę są bardzo, bardzo dobre paczki. Chyba najmniej o wartości jakichś, nie wiem, 20 tysięcy. Ekran bez walkoutu w dalszym ciągu. Jest Argentyna. Napastnik. Będzie Higuain. Więc 85. Druga najlepsza dzisiaj karta. I nareszcie, po nie wiem ilu paczkach, mamy walkout. Jest to inform walkout. Jest Anglia. Lewy skrzydłowy. Będzie to Grealish. Także drugi walkout dzisiaj. Sądziłem, że będzie źle, ale chyba nie, że aż tak. Ponad 50, chyba 5 paczek w tym momencie. I drugi walkout dopiero. Wiecie co? Chyba wydaje mi się, że otworzę jeszcze około 8 paczek. I resztę zostawię na jutrzejszy odcinek, bo naprawdę... Wydaje mi się, że szansa na trafienie czegokolwiek ogólnie i tak będzie bardzo niska, ale dzisiaj to już jest naprawdę w ogóle masakra. Tyle ludzi, ile w tym momencie otwiera paczki. To jest praktycznie niemożliwe, żeby coś dobrego trafić, więc otwieramy do 40 paczek, żebym miał jeszcze na koncie i resztę zostawimy sobie na jutrzejszy odcinek. I dobra, zostało nam 41 paczek. Tutaj już się zaczynają pokazywać na szczęście zawodnicy paczki z zawodnikami z Premier League, więc mam ich chyba 11, więc zostało mi jeszcze do zrobienia 30. 9. To jest przedostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. Zakończymy sobie jakąś naprawdę bardzo dobrą, więc mała paczka mieszanych rzadkich piłkarzy. Piszcie, czy udało wam się trafić coś dobrego z zachowanych paczek. Mamy ekrany przynajmniej w tej paczce. Bez walkoutu. Piszcie, tak mówię, co trafiliście w paczkach. Jeżeli zachowujecie na kolejne dni, to też również piszcie, bo będzie na pewno szansa na trafienie jeszcze Ronaldo jako 12 zawodnika Team of the Year, więc zawsze jest to większa szansa, żeby trafić coś dobrego. Jeszcze Hernandez 84 w tej samej paczce. Więc jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Jutro jeszcze około godziny, myślę 15-16, pojawi się ten odcinek z 50 paczek upgrade'u ligowego z Premier League i tam naprawdę mam nadzieję, że uda nam się coś dobrego trafić, a po godzinie 19 dokończymy te wszystkie tutaj paczki, które mi zostały. Jest ich naprawdę mnóstwo i są to najlepsze paczki, które miałem przygotowane, więc myślę, że jakieś wartość około miliona, jak nie więcej za te paczki była na pewno. Paczka rzadkie piłkarze Electrum na sam koniec. Paczka, tutaj trafiłem ikonę 3 dni temu. Tutaj na pewno ekrany będą. Nie kończymy walkoutem niestety, więc to by było na tyle. I widzimy się jutro w przynajmniej dwóch nowych odcinkach. Na razie.